Będziemy widzieli wasz udział po prawej, zarówno po lewej stronie. Droga będzie przejezdna, nie utrudniamy nikomu przejazdu. Stoimy na parkingu, tutaj gdzie akurat ITD zazwyczaj ściąga mobile do kontroli, także ten, na tym parkingu, ewentualnie vis-a-vis tego parkingu. Zrobicie pauzę 45-minutową zgodnie z tymi sami pojedziecie dalej. Tak jest problem. Za wami jak będą odważni, przyłączą się inni. Widzisz Wojtek, pięknie, dawać tutaj do nas. Ewentualnie siedź w samochodzie, możesz potrąbić trochę, żeby było weselej. Dobra, dzięki. Czyny strajku zmuszają nas do wysokich kosztów utrzymania transportu i krajowego, i międzynarodowych. I to wzrost cen nie tylko rzutuje na nasze firmy, ale rzutuje na całe rodziny, na całe społeczeństwo. Bo koszt paliwa przelicza się w każdej produkcji, w transporcie, w rolnictwie i na koniec zawsze płaci przeciętny zjadacz, można powiedzieć, chleba. Rząd planuje zniesienia nam winet na przejście na typowy system zachodnich za autostrady, za drogi trasy szybkiego ruchu, co jest górna stawka z 2,50 za kilometr. To już całkowicie rozkłada polski transport, a przy tym infrastrukturze dróg, co my mamy, no nie damy rady tego po prostu według innych krajów się być konkurencyjni i być na zasadach partnerskich, prowadzić firmy, rozwijać się. Trzeba powiedzieć krótko, w tym systemie, w tych kosztach musimy powiedzieć, że musimy zamykać, likwidować firmy transportu. Jak dla rządu, dla państwa to zależy, no to proszę bardzo, zrobimy to pod ich, niech powiedzą tylko, że tak musimy postąpić i żeby nie inwestować, nie rozwijać się przemysłu transportowego i będziemy wracać do kamienia łupanego. Miałbym jedną prośbę. Wie pan, gdyby pan zanotował telefon do naszej szefowej, pani Eugenia Kiewiatyńska. W tej chwili przewoźnicy przychodzą i po prostu nam raportują, są narady i tutaj rozpacz jest po prostu, ceny paliwa, które w tej chwili są 72 grosze, może nawet już więcej, bo już śledziłem dzisiaj i wczoraj cen ropy, poszły w górę, więc to jest na frakcie takim z Warszawy do Brukseli to jest około 700 zł jest straty. No to jeżeli to policzy się przez ilość kursów, przez ilość samochodów, no to są to ogromne pieniądze.